posuwamy się po terenie dość nierównym. Tutaj docenić można amortyzację przedniej osi i to, że kabina również jest w pełni amortyzowana. Dodatkowo siedzenie pływa, jest wygodnie i dobrze się tym jedzie. Straszny kurz, strasznie sucho. Ten rok jest jakiś taki wyjątkowy rzeczywiście. Albo pada non-stop, albo jest sucho. Także ci rolnicy dzisiaj rzeczywiście mają bardzo ciężkie warunki pracy. Wyjedziemy sobie może z tego miejsca na jakieś bardziej cywilizowane, gdzie będziemy mogli rozpędzić się do maksymalnej prędkości tego ciągnika, która wynosi 40 km na godzinę. Ciągnik jest już przystosowany do tego, aby mógł osiągać, jeżeli przepisy na to pozwolą, większe prędkości, ale elektronicznie jest ta prędkość ograniczona do około 40 km na godzinę. Wyjeżdżamy już na asfalt, będzie nam na pewno wygodniej. Zmienimy sobie półbieg. Tak i tak, dobrze. Pojedziemy sobie w prawo. Nikt nam nie powinien tutaj przeszkadzać. W ciągniku zastosowano 30-biegową w sumie skrzynię biegów. Mamy do wyboru 5 przełożeń mechanicznych i potem reduktor biegów polowych, który znajduje się tutaj z prawej strony, i reduktor biegów szosowych. Teraz jedziemy na biegach szosowych, na biegu, jak widać, czwartym. Zmienimy sobie na piątkę. I maksymalna prędkość na tym biegu powinna wynosić około 41, no w tej chwili mamy nawet 45, bo jest lekko z górki, ale od razu odczuwamy takie zwolnienie, które no, wskazuje na to, że jednak układ ograniczania prędkości działa. Myślę, że możemy non-stop utrzymywać tą prędkość około 41,5 na godzinę. Wracając do skrzyni biegów. Skrzynia biegów jest... Tutaj sobie zawrócimy. Skrzynia biegów, jak mówiłem, jest 30 biegów do przodu oraz 30 biegów do tyłu. Jest to skrzynia Eco 40, dzięki której maksymalną prędkość jesteśmy w stanie uzyskać już przy 1740 obrotach na minutę. Tutaj chciałem może pokazać, jak jeszcze zadziała nam ten przełącznik, przełącznik jazdy przód-tył. Jedziemy z prędkością 12,9 na godzinę, puszczamy gaz, robimy do tyłu, ciągnik nam wyhamowuje i rusza do tyłu. I tak samo do przodu, dodajemy gazu i jedziemy szybciej. Zbiornik paliwa w tym ciągniku mieści 270 litrów oleju napędowego. Oczywiście wyposażony jest w drugi zbiornik AdBlue i ten zbiornik ma pojemność 30 litrów. Koła przednie, rozmiar tych kół to 540/65 R24. Rozmiar kół tylnych to 650/65 R38, więc dość spore koła. Dość dobrze na tych kołach ten ciągnik się zachowuje. Udźwig podnośnika wynosi maksymalnie 8,5 tony. W pełnym zakresie 76 kN, czyli około 7,6 tony. Tutaj sobie jeszcze zawrócimy. Zmniejszymy na zakręcie niższe, półbiegi niższe. No i myślę, za chwilę omówimy sobie ten ciągnik z zewnątrz. Hamulce są też bardzo silne.
wspomagane z układu hydraulicznego ciągnika, także bardzo łatwo, bardzo szybko ciągnik można z tych dużych prędkości wyhamować. Jak mówiłem wcześniej, dopuszczalna masa całkowita tego ciągnika to 10 ton i wiąże się to właśnie z tym ciekawym rozwiązaniem układu hamulcowego. Przednia oś wymaga hamowania hydraulicznego, dlatego jest to taka, można powiedzieć, hybryda, połączenie dwóch układów hamulcowych, pneumatycznego i hydraulicznego. Zahamujemy sobie hamulcem ręcznym, jak w ciężarówce, i możemy wygasić silnik. Światła włączone, pokazuje nam wyświetlacz, wyłączamy. Jesteśmy gotowi do omówienia ciągnika z zewnątrz. Forterra HD to największa Forterra ze wszystkich produkowanych. Cała seria jest produkowana w trzech liniach modelowych. Forterra Classic, Forterra HSX i Forterra HD. Stojąca przed nami Forterra HD wyróżnia się na wygląd zewnętrzny przede wszystkim tym, że ma inaczej rozmieszczone lampy w przedniej części ciągnika i jest dłuższa. Rozstaw osi Forterry HD w porównaniu do zwykłego podstawowego CL wynosi aż 230 mm więcej. To jest bardzo dużo, cały ciągnik jest przez to dużo większy. Jest to po prostu ciągnik o rozmiarach ciągnika sześciocylindrowego z silnikiem czterocylindrowym. Silnik w tym ciągniku to znany czterocylindrowy 16-zaworowy silnik Zetor o pojemności 4156 cm3, generujący moc akurat w tym modelu 147 koni mechanicznych. Występuje jeszcze w wersji 136, wtedy jest Forterra HD 140 i 127 koni mechanicznych, wtedy mamy Forterra HD 130. Ten ciągnik wyposażony jest w standardzie w przednią wielowahaczową oś napędową amortyzowaną, która w znacznym stopniu w porównaniu do standardowych ciągników poprawia kulturę i przyjemność z jazdy i użytkowania sprzętu. Dodatkowo mamy zamontowany z przodu przedni TUS o udźwigu 3,5 tony oraz przedni WOM, który umożliwia nam agregację tego ciągnika np. z kosiarką czołową. Oraz z wieloma innymi maszynami, na przykład jakimś pługiem wirowym, śnieżnym. Tutaj jeszcze dodatkowo widać zawór, którym możemy zablokować sobie możliwość opuszczania czy podnoszenia przedniego WOM-u, jeżeli taka konieczność zaistnieje. Tutaj z tej strony ciągnika mamy główny wyłącznik prądu, który należy stosować zawsze wtedy, kiedy ciągnik ma dłużej stać. Oszczędzamy w ten sposób akumulator, no i zabezpieczamy ciągnik przed wszelkimi jakimiś przykrymi rzeczami, które mogłyby nam się wydarzyć. Tutaj jeszcze widzimy zbiorniczek, malutki zbiorniczek. To jest zbiorniczek płynu hamulcowego, który jest wykorzystywany w przedniej osi napędowej do hamowania. Dodatkowo akumulator. 4 stopnie, kabina jest podniesiona w stosunku do poprzednich modeli o 10 cm do góry i w pełni amortyzowana, nie tylko jak wcześniej były tyły, ale również przód. Z tyłu ciągnika znajdują się wszystkie niezbędne przyłącza i końcówki. Zacznijmy od góry. Tutaj może będzie słabo widoczne, za tą tablicą wyróżniającą pojazdy wolnoporuszające się mamy 3-pinowe złącze do agregacji z zewnętrznymi urządzeniami, następnie złącze elektryczne przyczepy, dwuobwodowy układ hamulcowy, jednoobwodowy układ hamulcowy, 8 wyjść hydrauliki zewnętrznej, dodatkowo wolny spływ, powiększony również z 3/8 do 0,5 cala, następnie złącze ABS do przyczep, niżej mamy automatyczny zaszczep do przyczep, mocowany na konsoli, możemy sobie regulować jego wysokość, cięgna CBM trzeciej kategorii w standardzie, druga kategoria jest na zamówienie. Oczywiście tutaj widać amortyzatory i sprężyny tylnego zawieszenia kabiny. Po lewej stronie mamy jeszcze zbiornik na powietrze. No i tutaj elementy układu pneumatycznego. Tutaj i tutaj układu pneumatycznego tylnej osi ciągnika. Tutaj po prawej stronie kabiny mamy przelotki służące do
przełożenia różnego rodzaju agregacji od maszyny, którą chcemy podłączyć. Jak to się robi? Trzeba otworzyć szybę, podnosi się uszczelkę do góry, wówczas może mamy dostęp, żeby przełożyć sobie przewody czy rurki. Zamykamy uszczelkę, zamykamy szybę i w ten sposób mamy wprowadzone wszystko do środka dość szczelnie ciągnika. Tutaj mamy zbiorniczek na płyn do spryskiwacza. Tu jest standardowo stosowany w każdym naszym ciągniku tej klasy clean pod koła. Rozkładany, możemy sobie ciągnik zabezpieczyć. Na tylnych butnikach, zarówno lewym i prawym, tuż przy lampach tylnych znajdują się przyciski do sterowania tylnymi, zewnętrznego sterowania tylnymi cięgnami oraz przyciski uruchamiania WOM-u. Nie tylko się tutaj za pomocą tych przycisków dopasowuje delikatnie obroty tego WOM-u do maszyny, ale również z tej pozycji możemy ten WOM uruchomić na stałe. Może jeszcze kilka słów opowiemy sobie o dachu kabiny. W dachu kabiny znajduje się panel sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem. Tutaj mamy możliwość właśnie sterowania tym wszystkim. Oraz przycisk do... przepraszam, nie przycisk. Przycisk jest do włączania lub włączania klimatyzacji. Natomiast tu mamy pokrętło, które umożliwia nam albo wpływ bezpośredni powietrza z zewnątrz, albo obieg zamknięty. No i oczywiście pokrętło do ogrzewania lub schładzania kabiny. Włączymy sobie troszkę klimatyzację, żeby nam jednak trochę działała. Jest ciepło, nie zaszkodzi. Tu sobie wjadę na rondo. Co więcej w tym dachu? Mamy jeszcze tutaj z przodu roletkę przeciwsłoneczną, którą możemy sobie regulować i ustawiać jak potrzebujemy. I zasuwę, szyber dachu. Możemy ją całkowicie zasłonić, jeżeli jedziemy gdzieś pod słońce, nie potrzebujemy tego szyber dachu. Zasłaniamy i mamy tutaj ciemno, wygodnie, nic nam po oczach nie świeci. Jeżeli chcemy, możemy ją odsunąć, częściowo zostawić. No i oczywiście mamy szyber dach, który możemy otworzyć w każdym momencie lub zamknąć. Dalej, na lewej stronie kabiny, dachu kabiny znajduje się jeszcze radio, oświetlenie wnętrza kabiny. No i to praktycznie wszystko, poza głośnikami i wlotami chłodnego lub ciepłego zimą powietrza. Całość jest wykończona na ciemno, nie brudzi się. Wygląda to moim zdaniem całkiem przyzwoicie.